Wojewódzki Sąd Administracyjny może zablokować podpis premiera w sprawie sędziego, który pokieruje wyborem nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Decyzje w sprawie sędziów powołanych po 2018 roku wzbudzają mnóstwo emocji. Część z nich miałaby składać czynny żal, pojawia się też inny scenariusz by odbierać im wynagrodzenia. Premier zgodził się, by wyborem nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pokierował sędzia Krzysztof Wesołowski. Szef rządu postąpił wbrew oczekiwaniom tych wszystkich, którzy dzielą sędziów na starych i nowych, bo do tych drugich zaliczają oni sędziego Wesołowskiego. Nastąpił yy, błąd. Donald Tusk tłumaczył swój podpis błędem urzędnika. A dla odzyskania zaufania, spotkał się z przedstawicielami środowisk prawniczych, oczekujących od rządu współpracy. W odwracaniu zmian, jakie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, wybór nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego został zaplanowany na jutro. Wcześniej jednak kontrasygnatą premiera może zająć się wojewódzki sąd administracyjny. Lewicowy portal OkoPress podał, że skargę w tej sprawie złożyło dwóch sędziów, Dariusz Zawistowski i Karol Wejc. Obaj orzekają w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, czyli tej, gdzie odbywa się wybór nowego prezesa. We wniosku sędziowie żądają Wstrzymania wykonania kontrasygnaty. Rząd dąży do ograniczenia wpływu na sądownictwo tych sędziów, którzy zostali powołani po 2018 roku. Od tych, którzy chcą uniknąć degradacji, politycy obozu władzy oczekują złożenia samokrytyki. W tej sprawie powstał projekt ustawy. Przecież to są jakieś kpiny i żarty: upokarzanie tych ludzi, upokarzanie środowiska. Była pierwsza prezes Sądu Najwyższego dopuszcza scenariusz, by sporo sądownictwo przeciąć poprzez wstrzymanie wypłat dla sędziów w pierwszej kolejności członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli to wymaga e, e, bardzo odważnej decyzji e, właśnie ministra finansów. I premiera. Te słowa byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego spotkały się z reakcją przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zupełny upadek pani profesor namawiała ministra finansów do łamania prawa i niewypłacania wynagrodzenia sędziom powołanym po 2018 roku, żeby sami odeszli z sądów. To zdecydowanie gorzej niż w PRL-u. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Krystyna Pawłowicz, podkreśla, że tylko Trybunał może orzekać w sprawie zgodności obowiązującego prawa z Konstytucją. Wielokrotnie w różnych składach orzekał już o konstytucyjnej poprawności statusu sędziów w RP. Wszystko inne to nielegalne uzurpacje. Przeciwko decyzjom rządu w sprawie sędziów powołanych po 2018 roku i tych zajmujących w tym czasie ważne funkcje protestuje m.in. Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów Sędziowie RP.